Podlaska Marka Roku 2022. Finał niebawem. Podlaska Marka Roku to jeden z najlepiej rozpoznawalnych konkursów w regionie, cieszący się ogromnym zainteresowaniem i prestiżem. W tym roku wpłynęło aż 359 zgłoszeń i po wstępnej weryfikacji zostało 167 kandydatów do tytułu. To spośród nich Kapituła wybrała nominowanych w 10 kategoriach. Nominowani walczą o nagrodę 10 tysięcy złotych w każdej kategorii. Tych kategorii jest 10. Dużym zainteresowaniem, bardzo dużym, co nas cieszy. Cieszy się kategoria, która po raz pierwszy weszła do Podlaskiej Marki Roku. W ubiegłym roku jest to marka Bez Barier. W tym roku tych zgłoszeń w tej kategorii jest 16, czyli dokładnie tyle samo, ile w kategorii chociażby biznes. Wśród nominowanych w kategorii kultura pojawiła się wystawa Pieśń o domu, zorganizowana przez Suwalskie Muzeum imieniem Marii Konopnickiej. W kategorii produktu spożywczego do grona nominowanych trafiła augustowska miodosytnia, a w kategorii społeczeństwo Dom Pamięci Obławy Augustowskiej. W kategorii Bez Barier do tytułu Podlaskiej Marki Roku pretenduje również niepubliczna terapeutyczna szkoła podstawowa Bajka w Suwałkach. Zakończyło się już głosowanie SMS-owe na poszczególnych nominowanych i 28 marca nad jego wynikami pochyli się kapituła konkursu. Gala konkursu odbędzie się 20 kwietnia, standardowo w Operze i Filharmonii Podlaskiej. Jest to nasze ukochane miejsce na organizację tego typu wydarzeń. Myślę, że godne takiego konkursu. Badmintonowa potęga. Odbicie lotki, która osiąga w locie szybkość nawet kilkuset kilometrów na godzinę, wymaga ogromnej sprawności fizycznej, zwinności i refleksu. Te trzy cechy posiadali wszyscy z kilkuset zawodników, jacy zjechali na miniony weekend do Suwałk, by rywalizować w turnieju obsadzonym 400 zawodników z ponad 20 europejskich krajów. Festiwal badmintona mógł się odbyć między innymi dzięki wsparciu, jakie organizatorzy dostali od Zarządu Województwa Podlaskiego. To kolejne przedsięwzięcie, w jakim uczestniczy finansowo samorząd wojewódzki. Funkcjonuje w samorządzie kilkanaście lat i takiego wsparcia z podlaskiego sportu i również suwalskiego sportu, jakie jest teraz, nigdy nie było. I tutaj przecież wspomnę tylko o wspieraniu, mocnym wsparciu naszej drużyny siatkarskiej, ale również i zawody lekkoatletyczne w tamtym roku, Mistrzostwa Polski były wspierane, ale także i klub piłkarski, i Wigry Suwałki, no i wszystkie te wydarzenia sportowe, które mają miejsce tutaj w większy czy mniejszy sposób, dostrzega samorząd województwa podlaskiego i wspiera, i składam serdeczne podziękowania, wyrazy uznania. Ranga turnieju zgromadziła również liczne grono sponsorów. Wśród nich sponsor tytularny organizatora turnieju, Suwalskiego Klubu Badmintona. Po pierwsze, byłem kiedyś sportowcem, po drugie, lubię sport. Po trzecie, to są emocje, a ponieważ mamy możliwości również finansowe, dlaczego się nie dzielić z miastem, z regionem i w Suwałkach teraz, a propos tego turnieju, również z młodzieżą. Tym razem na widowni jeden z najbardziej utytułowanych polskich zawodników badmintona, Jacek Niedźwiecki, 13-krotny medalista Mistrzostw Polski w grze pojedynczej, podwójnej oraz mikście. Cieszę się, że tutaj młodzi zawodnicy Suwałk uczestniczą. Piątka zawodników Suwalskiego Klubu Badmintona będzie grała w tym turnieju. To jest jakiś też fajny taki wkład mój i wszystkich, i działaczy, trenerów, że Suwałki się rozwijają sportowo. Co takiego jest w badmintonie, że ty się nim zainteresowałeś, a teraz rzeka młodych ludzi też ciągnie w stronę rakiety? No, badminton jest sportem może nie takim znanym w Polsce i w Europie, ale w Azji to dużo ludzi bardzo gra, ale jest sportem przede wszystkim, który masz w sobie szybkość, wytrzymałość, skoczność, szybkie myślenie, czyli to, co potrzeba takim młodym zawodnikom, młodym uczniom w szkole, tak, podejmowanie szybkich decyzji.
No mi to pomogło chyba. Województwo podlaskie to badmintonowa potęga w kraju i Europie. Jesteśmy dumni, że, a szczególnie ja, pochodzący tutaj z województwa podlaskiego, jako też prezes struktur ludowych zespołów w województwie, dumny jestem, że na takim poziomie mamy, na najlepszym poziomie światowym, te kluby. Ale przede wszystkim chciałbym tutaj podkreślić, że dlatego, że to są najlepsze kluby europejskie na arenie światowej, ale że organizuje się o randze międzynarodowej, największej randze międzynarodowej, tu festiwal, turniej badmintona tu w Suwałkach. To są klub, który zasługuje na to. Rozgrywki w kilku kategoriach wiekowych trwały przez 3 dni. Mecze rozgrywano w 2 obiektach sportowych. Patronat honorowy nad imprezą sprawowali Kamil Bortniczuk, minister sportu i turystyki, Artur Kosicki, marszałek województwa podlaskiego oraz Czesław Rankiewicz, prezydent Suwałk. Stypendia artystyczne wręczone. Młodzi uzdolnieni mieszkańcy Podlaskiego zjechali w minioną środę do Białegostoku, gdzie z rąk zarządu województwa odebrali stypendia artystyczne. Jesteście bogactwem tego województwa, mówił marszałek województwa Artur Kosicki do ponad 300-osobowej grupy stypendystów. Wśród nagrodzonych za ubiegłoroczne osiągnięcia znalazła się również pokaźna grupa laureatów z Suwalszczyzny. W 13-osobowej grupie stypendystów aż 7 osób wywodzi się z powiatu suwalskiego. Są to Julia Bartosiewicz i Katarzyna Szlaszyńska, nagrodzone za osiągnięcia wokalne i plastyczne. Julia Markowska, Amelia Niedźwiecka i Agata Obuchowska otrzymały stypendia za sukcesy wokalne. Magda Kozłowska za osiągnięcia instrumentalne jest młodą pianistką. Za sukcesy wokalne i taneczne nagrodzony został również Miłosz Bobrowski. Pokaźną reprezentację talentów ma również powiat augustowski. 2 pianistki, Karolina Sienienowicz i Weronika Sobolewska, również pianistka, ale i tancerz Mikołaj Michniewicz oraz w dyscyplinie tańca towarzyskiego Julian Kosiorek i Aleksandra Siedlecka. Do grona laureatów trafił także Maciej Bobrowski, akordeonista z powiatu sejneńskiego. Na scenie Filharmonii Podlaskiej niektórzy ze stypendystów zaprezentowali swoje talenty i umiejętności, wywierając ogromne wrażenie na publiczności.